Cześć, witam was wszystkich bardzo, to bardzo serdecznie z tej strony VIP. Witam was w kolejnym odcinku z Wiedźmina. O, to jest ten gościu, tu spał. Geralt, Kopelat! Gdy Zoltan wspominał, że wróciłeś, nie chciałem wierzyć. To ja, Munro. Uchodźcy podczas wojny. Pomagaliśmy im z tobą i Zoltanem. Na pewno pamiętasz. Jak życie? Nie narzekam. Mam tu spokojną pracę. Jestem wykidajłą. To spokojna praca? Jasne. Goście i tak załatwiają większość sami. To spokojna knajpa, wiesz. Ptaki nie srają we własne gniazda. Można tu zagrać w kości? Można. Sam grywam, rzekłbym, zawodowo. Zagramy? Jasne. Kiedy tylko zechcesz. No choćby teraz. Bywaj. Dobra. Zapiszmy się tak quest, nie? Tak. Dobra, mogę zagrać z tym gościem. To jest ten hazardzista. To jest save'a zwalne, bo już dawno nie waliłem save'a. Szanuję ludzi lubiących ryzyko. Srebrny miecz. Mówi ci to coś? Radbym usłyszeć, czemu pytacie. Nie mam czasu na pogawędki. Dostojny panie, nie gniewajcie się. Przejdźmy zatem do sedna. Skąd go masz? Wygrałem od kogoś, chyba od ogrodnika. Gdzie go znajdę? Pracuję w ogrodzie przy szpitalu Lebiody. Dobrze, dziękuję. Pamięć ostrza. Dobra, podejdziemy do tej Carmen, ona się nazywała, z tego co pamiętam. O, do niej. Masz ochotę na chwilę relaksu, przystojniaku? Tylko chwilę? Wszystko zależy od ciebie. Jestem otwarta na propozycję. Porozmawiajmy. Dobrze, możemy zacząć od rozmowy, ale liczę na więcej. Może mnie jakoś zaskoczysz? O miłości wiemy niewiele. Z miłością jest jak z gruszką. Jest słodka i ma kształt. Spróbuj zdefiniować kształt gruszki. Pokaż mi kształty. Nie tak szybko, dopiero się poznaliśmy. Gdzie można go ten... Masz może jakąś robotę dla Wiedźmina? Może. Jacyś ludzie naprzykrzają się moim dziewczynkom. Zajmij się tym, a odwdzięczymy się hojnie. Zobaczę, co się da zrobić. Gdzie ich znajdę? Słyszałam o trzech miejscach. Ponoć kręcą się tam po nocach. Zaznacz mi te miejsca na mapie. Miło cię widzieć. Dużo was pracuje w Wyzimie? A sporo, sporo, ale ja najładniejsza. Oczywiście. Miło cię widzieć. Bywaj. Nie zapytam się, czy mają już spokój, bo nie mają, bo jeszcze się tym nie zajmowałem. Teraz idziemy do płatnerza zakonu. O co? Można przyjąć. Miecz z meteorytowej stali. Obrażenie oparte na wybranym stylu. A to jest miecz srebrny czy stalowy bardziej? Nie, go albo tu, albo tu. Więc to jest miecz. Szans na efekt ból 45. Szans na efekt krytyczny rozbrojenie 20. 600 kosztuje. Drogie, drogie kurwielstwo. Ale... Wieczny ogniu, wypełnij me serce. O co? Można. Przyjaciół. Bywaj. Nie chciałem tego dialogu. O co? Można. Przyjaciele. Dobra, ale ten gówniany bym chciał sprzedać tobie, przyjaciel. A to bym sobie chciał stawić na plecy. Ładny mój nowy mieczek. Dobra. Ja się z tobą pogadam. Długo jesteś w zakonie? Bardzo długo. Pamiętam jeszcze drugą wojnę z Nilfgaardem. Mój ojciec zajmował się płatnerstwem. Teraz ja go zastępuję. Co robi zakon w Wyzimie? Pomagamy leczyć zarazę, pilnujemy porządku i walczymy z bestiami, których pojawia się coraz więcej.
Jednym słowem, macie mnóstwo roboty. Służymy ludziom, chronimy ich i niesiemy w świat blask wiecznie płonącej róży. Bywaj. Dobra. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby robić ten miecz, ale chyba z czerwonej był dużo lepszy. Najwyżej zmienimy. Jesteś czeladnikiem Kowalskim? Tak, panie. Sprzątam, rozpalam piece i prowadzę sklep. Mogę rzucić okiem na wasze wyroby? Proszę uprzejmie. Aha, ty masz dwa niebieskie, pojmie to. Dobra, wezmę sobie jedną osełkę. Ale 5000 za kurteł. Ile ta moja ma w ogóle? Minus 5% utrzymane obrażenia. Ta ma... O kurde, jaka ta kurteła jest zarąbista. Mam zbyt mało hajsów. Zbieramy 5000. Więc tak. Idziemy. W młodości byłam śliczna. Naprawdę. Dobra. Więc tak. Na początek idziemy. Pogadamy z ogrodnikiem. Cześć. Zobacz, jak pięknie rosną. Prześlicznie. Bardziej jednak interesują mnie miecze. Srebrne. Ech, wiedziałem, że ktoś z was się kiedyś tym zainteresuje. Przegrałeś go w kości, prawda? Byłem pewien, że wygram. Absolutnie. Uważaj na tego szulera. Jest bardzo dobry. Do rzeczy. Skąd miałeś miecz? 5 lat temu, niedaleko stąd, pod miastem Brenna, doszło do wielkiej bitwy. Krótko mówiąc, nasi dali Nilfgaardczykom popalić. Dzięki temu nie jesteśmy jeszcze prowincją cesarstwa. Czyli zdobyłeś ten miecz podczas bitwy? Tak. Miał go przy sobie Wiedźmin Coen. Poznałem go na wojnie. Chłop na schwał. Rębajło jakich mało. Tylko jakiś taki małomówny. Jak większość z nas. Obiecałem przekazać miecz innemu napotkanemu Wiedźminowi. Bełkotał coś o zębach, przeznaczeniu. Jedyny, którego znam, co śmiał się z własnej śmierci. I przegrałeś go w karty. Przez 5 lat trzymałem go w ukryciu. Straciłem już nadzieję, że spotkam któregoś z was. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, Coena widziała też panienka Shani. Ta sama, co teraz w szpitalu urzęduje. Dziękuję za pomoc. Powodzenia na szlaku. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Wyglądasz mi na wojownika. Nie zabiłbyś dla mnie kilku echinopsów? Zrobię to z chęcią. Na dowód przynieś mi kłącza echinopsów. Zobacz, jak pi... Opowiedz mi jakąś ciekawą, tajemniczą historię. Chętnie, ale bardzo zgłodniałem. Przynieś mi coś do jedzenia, to pogadamy. Powinienem coś mieć, mam tu jakieś udko. Pyszne. Ciekawe, jak człowiek może zgłodnieć przy pracy. Dziękuję, Wiedźminie. Teraz historyjka. Miałeś mi coś opowiedzieć. Podczas wojny służyłem jako najemnik pod rozkazami samej słodkiej trzpiotki. Musiałeś słyszeć. Co to była za wojowniczka? Co za baba? Kobieta z charakterem, rozumiem. Żebyś wiedział. Każdemu dawaliśmy radę. Zjeździłem pół świata z kompanią najemniczą słodkiej trzpiotki. Byliśmy nawet w Zerikanii. To rzeczywiście szmat drogi. To było piekło. Gorąco jak w piecu i mokro jak w łaźni. Masakrowaliśmy tubylców, a nas masakrowała sama Zerikania. Wiesz, żyją tam takie muchy, które w nocy włażą ci do nosa i składają jajeczka w zatokach. Później larwy wyżerają ci mózg i wyłażą oczami jako dojrzałe muchy. Coś strasznego. Wielu naszych umarło w ten sposób. Poza tym były choroby, jadowite pająki, węże i wiele innych okropieństw, których nie potrafię nawet nazwać.
Widziałem nawet konia w paski. W każdym razie, po prawie 8 miesiącach walki z dżunglą, musieliśmy się wycofać. Nie da się wygrać wojny, jeśli nie wiesz, gdzie znaleźć przeciwnika. To jedyna klęska na koncie słodkiej trzpiotki. Dzięki za ciekawą historię. Zobacz, jak pięknie. Nie boisz się zarazy? Mój ogród cieszy ludzi, którym nie zostało już wiele czasu. Jeśli Melitele zadecyduje, że nastał mój czas, odejdę stąd z radością. Bywaj. Dobra, jeszcze ma towary. Jakie masz towary? Zobacz. Nie oddam. Tu coś znajdę. A wyjście znajdę. Ty. Dziękuję bardzo za wyjście. No tak, do szpitala Lewiody. Zamknięte. Z Talarem, żebym gadał. Dobra, trzeba się ruszyć gdzieś. Na przykład do frajerze. Przejścia. Chcę wejść. W szpitalu są chorzy na zarazę. Nie będziesz mi tu chorował. Wedle życzeń. Dobra, testujemy im, ile możemy mu dać. Wedle. Wedle. Dobra. Do szpitala aktualnie się nie dostaniemy. Czekajcie. Gdzie jest... Co to mamy zaznaczone? Karczma pod miśkiem. Dom Kalksztajna. O, tu sobie pójdziemy. Czekaj, jak tam się dostać? Tutaj. Oto część miasta zamieszkana przez starsze rasy. Krasnoludzcy rzemieślnicy i elfi artyści. Na początek Kalksztajn. Co to? Nie chcę. Nie chcę. Nie chcę. Mogę chcieć. Nie chcę. Mogę chcieć. Nie chcę. Dobra. Nareszcie jakiś śmiałek odpowiedział na moje ogłoszenie. I to sam Wiedźmin Geralt. Znowu się spotykamy. Znów potrzebuję twojej pomocy. W czym? Sprawa jest poważna. Natrafiłem na odkrycie, które może się okazać kamieniem milowym w rozwoju alchemii. Na dodatek związane z twoją profesją. Chętnie posłucham. Przepraszam, zamyśliłem się. Chciałeś mi dać zlecenie. Wiedźminie, masz szansę mi pomóc w dokończeniu dzieła mojego życia. Na bagnach przy Starej Wyzimie, ukryta w lesie, stoi tajemnicza wieża. Znam tę bajkę. Na najwyższym piętrze królewna, niżej smok. Dziękuję, nie skorzystam. Nie przerywaj mi, proszę. Tej opowieści trzeba wysłuchać w skupieniu. Legenda głosi, że wieża została zbudowana przez pewnego maga, alchemika. Żadnych księżniczek, żadnych smoków. Gdzie tu zlecenie dla Wiedźmina? Mag umarł dawno temu. Wieża popadła w zapomnienie. Zawarta w niej moc wymknęła się spod kontroli. Ściąga i deformuje stworzenia w okolicy. W skrócie rodzi potwory. Dokładnie.
Chcę zbadać to źródło, Wiedźminie, i napisać o tym rozprawę naukową, która z pewnością rozsławi moje imię. Posiądę tajemnice maga ukryte we wieży przez lata. Niestety wieża została zamknięta. Płacę okrągłe 1000 orenów za dostęp do niej. Ładna sumka. Coś mi jednak mówi, że zadanie jest trudniejsze niż się zdaje. Zobaczę, co się da zrobić. Gdyby było łatwe, nie zatrudniałbym Wiedźmina. I to za taką sumę. Włamanie się do pracowni potężnego alchemika to złożona sprawa. Dlatego najpierw potrzebujemy dokładnych informacji o wieży. Gdzie mam ich szukać? W legendach, opowieściach starych ludzi oraz mieszkańców Bagien, ale przede wszystkim w księgach. Na wiedzy zapisanej najbardziej można polegać. Masz na myśli jakieś konkretne tytuły? No cóż, nie obejdziemy się bez Bram Tajemnicy, Ransanta Alvaro oraz starożytnego traktatu alchemicznego Ein Sofaur. Wiem o jednym egzemplarzu Bram Tajemnicy, który posiadał jakiś krasnolud. Druga księga, notabene autorstwa anonimowego gnoma, zaginęła dawno temu. Trudno będzie ją znaleźć. Przy okazji przetestujesz mój najnowszy wynalazek. Kryształ sprzężony z miejscami mocy i moją pracownią umożliwi ci teleportację, czyli rozbicie tej istoty na miliardy malutkich cząsteczek, które podróżując poza krzywą czasoprzestrzeni... Przeniesie mnie w całości do twojej pracowni, tak? Taką mam nadzieję. Wprawdzie istnieje prawdopodobieństwo błędu, ale znikome. Okej. Dwie książki Kalksteina. Pracował dla ciebie Wiedźmin Berengar. Ach, miałem nadzieję, że się nie dowiesz. Chcesz mi o czymś powiedzieć? Prawda jest taka. Wynająłem go, by zbadał tajemnicę wieży na bagnach. Nie chciałem cię niepotrzebnie straszyć. Wciąż mam plany odnośnie tej wieży. Wynająłeś go, a on zniknął bez śladu. Nie mów, że nic o tym nie wiesz. Właśnie dlatego chcę, abyś ty rozwiązał zagadkę wieży. Może przy okazji dowiesz się, co przytrafiło się Berengarowi. Czyli nie wiesz, co się z nim stało? Nie tylko ja pożądam ukrytej tam wiedzy. Moi konkurenci mogli uderzyć w Berengara. On się czegoś obawiał. Zostawił w depozycie księgę. Proszę, oddasz mu, gdy go spotkasz. Do tego czasu możesz z niej korzystać. Porozmawiajmy o salamandrze. Wygląda na to, że masz jakiś związek z salamandrą. Chyba żartujesz, ja? Dlaczego? To właśnie chciałbym wiedzieć. O co konkretnie chodzi? Pewne fakty wskazują na twój związek z salamandrą. To podejrzane, że ludzie, których wynająłeś, są ścigani przez salamandrę. Nie wiem, kto ścigał Berengara. Nie mam z tym nic wspólnego. Nie próbowałeś przypadkiem wciągnąć go w pułapkę? Oddać go w łapy Azara Javeda? Nie bądź głupcem. Gdybym pracował dla salamandry, nigdy nie pozwoliłbym na połączenie mnie z Berengarem. Obrażasz mój intelekt tymi idiotycznymi insynuacjami. Odejdź! Wierzę. Dobra, wierzę ci. Te poszlaki to za mało bym zdecydował. Zostawmy na razie ten temat. Właśnie, nie traćmy czasu. Jak znajdziesz tego przestępcę, z chęcią ci pomogę. Teraz wróćmy do pracy. Mam nadzieję, że się na mnie nie obraził. Na grube to będzie lepsze. Nie obraził się. Przychodź. Masz dla mnie Jeszcze nie zwlekaj. Oż bra. Jak do... Wyjdź zachodnią bramą na groble, prowadzącą do starej Wezimy. I co dalej? Powinieneś znaleźć tam prom i przewoźnika. Prom kursuje w obie strony? Tak. Na bagnach jest mała przystań. W pobliżu znajduje się wioska ceglarzy. Dzięki za wskazówki. Przysiadłbym się przyda. Algule cmentarniki z Jadarki, a ja mam chyba na zlecenie na Algule.
zlecenie na Algule. Tak. Oj, Kalkstein, Kalkstein. O Algulach. Trzeba kupić. Cóż. Trudno się mówi. Już ty zdzierco, frajerze. Bywaj. No muszę jakoś to mieć. Co to? Alchemii. A to już żebym chyba czytał. Przed wyprawą muszę sobie parę jaskółek zrobić. Jeszcze z 2-3 koty. Będzie trochę potrzebne tego hajsu jednak. Jednak może się pobawię w tymi kośćmi na trochę więcej. I trochę więcej w bijatykach. Co tu się dzieje? Geralt, co się dzieje? Aresztujemy go za współpracę z terrorystami. Nie wygląda na bojownika z Coyatel. Jego bratanek był w komandzie, które złapali zakonnicy. To ta banda, która wyrżnęła osadę pod Wyzimą. Nie przyznali się, ale my swoje wiemy. To pomyłka! Mój bratanek jest młody, głupi, ale nie jest mordercą! Był. Już wisi. Zanim zdech, przyznał, że się z tobą kontaktował. Karle zawszony. Dobrze, że udało się ich wyłapać, zanim położyli łapska na tym transporcie broni. Haren był prawdziwym patriotą. Wciągnął ich w pułapkę, ale przypłacił to życiem. Idziemy. Zbieraj się, Vivaldi. W lożku będziesz miał dużo czasu na żałobę. Te! Nie chciałem mieszać się w interesy Havekara i Skojatel. Młodzi głupcy nie dali mi wyboru. Haren przestraszył się odwetu wiewiórek. Sprzedał całe komando. Myślał, że zapewni sobie bezpieczeństwo i zgarnie nagrodę. Teraz młodzi nieludzie nakarmią kruki i wrony. Prawdziwych zwycięzców tego konfliktu. Bo przecież znajdzie się ktoś, kto pomści młodzież walczącą o wolność. Ktoś wykorzysta tę śmierć, oczywiście w imię słusznej, sprawiedliwej zemsty. Tylko padlinożercy będą tłuści i syci. Kruki i wrony. Dobra. Także co ja tutaj mogę? Dobra, jednak zbieramy pieniążki. Zastanawiam się, co mam teraz robić. No cześć. Wielki i brzydki. Ząb mi rośnie, ale boli. No tak, może bym poszedł do kudłacza. Przynosisz ze sobą kłopot? Za mało mi płacą. Różne widziałem dziwadła, ale takiego. Kurtyzana, co to? Kto to? Za ciebie to sama bym zapłaciła. Kpisz sobie? Może jeśli uda jakiś prezent dać. Dobra, save all. Karczmarz.
jeszcze mocne alkohole sobie pobiorę. A idę tam do niej pierw. Lutnista, nie chcę ciebie słuchać. Teraz zrobimy sobie tutaj save'a. Nie wiem. Kpisz sobie? Ukradłaś mi kwiatka? Nie. Nie. 350 terenów. Bo szefa zawołam. Dupeczki na rogu? Tak, ale nie stać mnie. Znów ceny podniósł. Do czego to doszło? Żeby baba dyktowała warunki? Takie życie. Szef się nimi opiekuje. To i nam je trzeba szanować. 350 runów. Chyba powaliło jakoś, że nie ma tyle za durną kartę, co mi nic nie da. Może jak będę mieć pancerz i wolny hajs, to może, ale nie. Chcę od... Tak. Dobra, weź sobie te 5 runów i wstać 4 litery. Bo jeden, potrzebuję eliksiry, jaskółki. Czego mi na jaskółkę brakuje? I koty bym chciał potworzyć. Zielone, dwa tego. Dobra, mieszaj. Ze trzy koty bym chciał. A na jaskółkę co jest potrzebne? Niebieski. Mam niebieskie. Dwa zielone. Mam zielone. Fioletowe? Mam fioletowe. Może białą mewę muszę mieć na... Tak, białą mewę muszę mieć na... Dobra. Mam jakieś talenty? Nie mam talentów. Ile mam kotów? Mam parę jaskółek. 5 kotów. Starczy. Tu. Się poobijali po mordzie. Dobra, wstawaj. I tak, i dodajemy nasze jaskółki do jaskółek. No halo, jaskółki. Dobra. Koty. Nieznane eliksiry. Co to za nieznane eliksiry? Zamieć. Szansa uniku, szansa na parowanie. LOL. Spowolnienie. Nie chcę tego. Dobra. Karczmarz. Dobra. I tak. Czy tobie chcę coś oddać? Na pewno alkohole, które mi pozostawały. Książki by się wszystkie przydało sprzedać, Kajś. Nie, to wszystko do sprzedania idzie. Do ciebie. Psie sadło. Ja tu ci sprzedawałem. Jest taki garniec. Nie, nie sprzedawałem ci chyba psiego sadła. A ile za psie sadło jest? 2 sztuki. A jeszcze różyczkę muszę odłożyć. O, karczmarzu, ruszaj dupę.
Proszę, o co chodzi? O co chodzi z tymi zakładami? To taka nasza plebejska rozrywka. Dwóch twardzieli leje się po gębach, a my obstawiamy. A twardziele? Co z tego mają? Kasę ma się rozumieć. Można zarobić, pośmiać się, chłopaki rozładowują stres. A jak przypadkiem przywalą za mocno, to pies ma co jeść. Wszyscy na tym zyskują! Aha. Bywaj. Muszę kartkę odpocząć. Dobra ludzie, ale tutaj podziękuję wam za odcinek. Chociaż z nim sobie pogram w te. W kości. O, drogiś ty. Dobra. Zagramy po najmniejszych stawkach. Bo się boję, że to stracę. Piątki. Oczywiście później... O. O, halo. Ja nie dostawiam. Dobra, wyrównamy. Mam jedną parkę. On ma trójkę. Czyli, że trzy takie same. Ja mam czwórkę. Jest. Kurde. To wygrałem. Myślałem, że jego będziemy... Nie, bo czwórka jest lepsza od trójki i dwójki. A co tu mam? Jeden. Mam dwie czwórki. Ja aktualnie wygrywam, więc podbiję o 30. Rzucamy kośćmi. Dobra, mamy trójkę, czwórek. Ma tylko zostawił sobie tylko piątkę. Jest! I wygra na 88. Dobra, ja się z nimi tutaj teraz pobiję. No, wypieprzać mi z ringu. Żadnego wyzwania. Dobra ludzie. Ty! Pięść mnie, komu by tu przypieprzyć. Złazić stąd. Dobra. Więc dzięki za oglądanie tego odcinka, komentujcie, subskrybujcie i na razie ja sobie teraz rozwalę tylko tych pięściarzy i tyle, więc pa pa.